Conan z Królowych Życia walczy z chorobą, a wszystko przez jego własną matkę. Co zrobiła Dagmara? Conan Kazimierski wybrał zupełnie inny styl życia niż jego mama Dagmara, która jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek Królowych Życia. Mimo to ma fantastyczny kontakt ze swoją rodzicielką i to nawet wtedy, gdy ta przysporzy mu problemów. Tak właśnie było ostatnio. Czym zajmuje się Conan? Conan przez fakt pojawiania się z mamą w programie Siłą Rzeczy zyskał pewne grono fanów, z którym utrzymuje teraz kontakt przez media społecznościowe. Nie używa ich jednak nałogowo. Nie ma na to czasu, ponieważ zajmuje się innymi sprawami. Przede wszystkim się uczy. Poszedł bowiem na studia medyczne, a jak powszechnie wiadomo, te należą do najcięższych z możliwych. Dodatkowo próbuje rozkręcać także swoją własną działalność związaną ze sprzedażą lodów. Relacja Conana z Dagmarą Kazimierską. Conan jako mały chłopiec został pozbawiony mamy, gdy ta musiała odsiedzieć wyrok w więzieniu. Niejedno dziecko odwróciłoby się po czymś takim od swojej rodzicielki, ale nie on. Ich relacja jest godna pozazdroszczenia pomimo trudności, jakie musieli znosić. Kazimierska na każdym kroku podkreśla, jak dumna jest ze swojego syna. Conan z kolei nie szczędzi jej komplementów i nie potrafi się na nią złościć. Najlepszym tego dowodem jest ostatnia sytuacja. Conan rozchorował się przez mamę. Conan nie był zły na mamę nawet wtedy, gdy się przez nią rozchorował. W mediach społecznościowych opowiedział bowiem o tym, że od kilku dni męczył go ból gardła i to właśnie przez to, że Kazimierska nie szczędziła mu klimatyzacji w aucie. Ukochany syn Królowej Życia stwierdził jednak, że nie jest to coś, co warto roztrząsać. Jeszcze tego samego dnia szedł po prezent dla swojej mamy. Taki syn to prawdziwy skarb.